Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Kolejna rozmowa Orłowskiego na antenie kanału politycznego. Moi Państwa gościem pan pułkownik Andrzej Derlatka. Witam serdecznie, panie pułkowniku. Dzień dobry, witam serdecznie również Państwa. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy, tak jak Państwo już wiedzą w zapowiedzi, temat ukraiński, ukraińskiej ofensywy, tego co się w zasadzie wydarzyło, bo myślę, że już po tych kilku miesiącach możemy zacząć podsumowywać te wydarzenia, szczególnie w kontekście też wywiadu, którego udzielił generał Walerii Załóżny w The Economist. Panie Andrzeju, ja na początek chciałbym, żebyśmy w ogóle wprowadzili widzów w ten temat. Oni oczywiście na łamach kanału politycznego obserwowali tą ofensywę, bo cały czas staraliśmy się dostarczać nowe informacje. No po tym czasie, po tych 6 miesiącach, myślę, że możemy już jakieś pierwsze wnioski wyciągnąć. Z pana perspektywy, jakby tak miał pan ocenić kilka podstawowych rzeczy, które nie zagrały w tej ofensywie, dlaczego ona w pewnym momencie stanęła, w zasadzie stanęła od pierwszych dni i dlaczego nie poszła po myśli Sił Zbrojnych Ukrainy. Tak, to jest temat, który z całą pewnością będzie analizowany przez ekspertów wojskowych ukraińskich, jak również zachodnich. Natomiast pewne sugestie co do przyczyn znajdują się zarówno w tym wywiadzie generała Załóżnego, jak i również w różnych publikacjach, zwłaszcza amerykańskich, ponieważ najbliżej sztabu ukraińskiego są doradcy amerykańscy i dziennikarze i eksperci amerykańscy mają najwięcej informacji na ten temat. Więc ja spróbuję to troszeczkę ułożyć, żeby przybliżyć widzom i słuchaczom tego, co tam się wydarzyło. Więc tak naprawdę zdaniem jednego z polskich ekspertów, znanego generała, byłego dowódcy, ofensywa ukraińska się nie zaczęła. Po prostu nie miała miejsca. To jest zdanie człowieka, który dowodził dużymi zgrupowaniami wojskowymi. Natomiast rzeczywistość jest taka, że w czasie walk, które inicjowała strona ukraińska, zginęło chyba kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy ukraińskich. To są ogromne straty dla armii ukraińskiej, dla społeczeństwa ukraińskiego. Można powiedzieć, że to są straty niepowetowane, bo to są najlepsi żołnierze, którzy ruszyli do szturmu. Przy okazji Ukraińcy stracili mnóstwo sprzętu, który dostarczyliśmy, między innymi Polska dostarczyła i wiele państw zachodnich. No jest to problem, jest to poważny problem. Jest opinia, że sytuacja, która się wytworzyła w tej chwili, bo wiadomo, że ofensywa, tak zwana ofensywa się załamała, jest na froncie pad, więc to jest trudna. Uważa się, że to jest najtrudniejszy moment od początku wojny. Więc oczywiście trudno to wartościować. No, były różne momenty. Był czas, kiedy wojska rosyjskie zbliżały się do Mikołajowa i w zasadzie miały przed sobą tylko Odessę. Był to czas, kiedy szły na Charków. No więc teraz jest lepiej, no bo po prostu zostali odepchnięci. No, to jest bardzo ważne dla Ukrainy. Natomiast jeśli chodzi o samą tą ofensywę i sytuację polityczną Ukrainy, ja na ten temat pisałem w Gazecie Finansowej na początku sierpnia. Wtedy pewne wnioski, które wówczas przedstawiłem, w zasadzie można powtórzyć, bo po prostu ta sytuacja nadal trwa. Pierwsza przyczyna, na którą wskazują Amerykanie. No oczywiście jest to kwestia pewnego stylu prowadzenia działań wojennych, pewnej taktyki, jaką zastosowali Ukraińcy, która tak naprawdę wywodzi się z taktyki armii radzieckiej. No, starły się ze sobą teraz, w trakcie tej ofensywy, dwie armie, które stosowały taką samą taktykę i nadal ją stosują. Jest to taktyka przeniesiona też zresztą w jakimś stopniu z czasów I wojny światowej. Są to dwa fronty, dwie armie stojące naprzeciwko siebie i atakujące się od czasu do czasu z bardzo poważnymi stratami. Oczywiście większe straty ponosi strona atakująca, jak zwykle w tego typu sytuacjach. Obie armie są dobrze wyposażone. No to oczywiście sytuacja się zmienia, no bo większe rezerwy
posiada armia rosyjska i prawdopodobnie w najbliższym czasie lub też w czasie zimy, w czasie tak zwanej ofensywy zimowej, bo Rosjanie też tego nie ukrywają, że przygotowują się do ofensywy zimowej, osiągną dużą przewagę nad Ukraińcami. O ile Zachód czegoś nie zrobi, no to jest sprawa oczywista, że nie będziemy biernie przyglądali się, jak Ukraina będzie przegrywała, więc to jest z całą pewnością, będziemy im pomagali. Pierwsza i podstawowa sprawa, jest to przyjęta taktyka. Druga kwestia, jest to kwestia niedoskonałości i wyposażeniu. Ukraińcy nie posiadają de facto lotnictwa. Tam pokazują różne filmiki, jak to dzielni, bohaterscy piloci ukraińscy atakują najczęściej pociskami, które są niekierowane, różne pozycje rosyjskie. To nie przynosi większego efektu. Tu nie o to chodzi. Oczywiście większe sukcesy odnoszą wojska rakietowe ukraińskie. Odnosi się ludnicy używające pocisków rakietowych dostarczonych przez Zachód, zwłaszcza przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Niemcy odmówiły dostarczenia tych pocisków Taurus, które by się bardzo przydały Ukraińcom. My takich pocisków w ogóle nie mamy. W ogóle teraz ta wojna ukraińska obnażyła dokumentnie tragedię z polską armią po prostu. Ani wyposażenia, ani siły. Po prostu to jest tragedia. Trzeba to szybko naprawiać i myślę, że nowy rząd będzie kontynuował te działania. Zresztą takie są zapowiedzi. Natomiast wracając do Ukrainy, to jest brak lotnictwa. Oczywiście, kiedy prowadzi się operacje, no tak twierdzą Amerykanie i mają w tym rację, musi być wsparcie lotnicze, musi być panowanie w powietrzu. Nawet jeśli Ukraina dostanie te blisko 100 F-16, bo to będzie mniej więcej około 100, tam 90 par. To nie zmieni radykalnie sytuacji na froncie. To nie jest to, o co tu chodzi. Ukraina potrzebuje 300-400 samolotów, to by coś zmieniło. Natomiast te samoloty pozwolą się bronić. No, po prostu pozwolą ustabilizować sytuację na froncie. I trzecia sprawa to jest taka, powiedzmy sobie, istotna. Jest to kwestia pewnej wizji prowadzenia działań wojennych. To co robią Ukraińcy, to, co robią Rosjanie, to nie jest to, co Polacy robią najbardziej. Polska armia słynęła zawsze z tego i obecnie też tak jest, z manewrów. To są manewry, które są konieczne. No aż się prosiło, teraz zaczynają coś w tym kierunku robić, żeby uderzyć od strony Chersonia po drugiej stronie Dniepru, natomiast najbliższa droga na Krym. Dlaczego tego nie zrobili? Ja tego nie mogę pojąć. To samo eksperci amerykańscy nie mogą zrozumieć, dlaczego tam nie uderzyli, bo od momentu, kiedy Rosjanie wysadzili zaporę w Nowej Kachowce, tam był teren dostępny. Można było to zrobić. Oczywiście z wielkimi stratami, ale podejrzewam, że w sumie byłyby niższe straty, aniżeli to, co oni robili w różnych miejscach tam na froncie. No i druga sprawa, no to jest kwestia Ukraińcy, posiadają znaczne siły desantowe. Zarówno to są jednostki powietrzno-desantowe, są to jednostki morsko-desantowe, które nie były do tej pory specjalnie absorbowane na linii frontu. Teraz jest tak, że w rejonie Melitopola, zresztą nie tylko teraz, od dłuższego czasu, no właściwie w zasadzie od inwazji rosyjskiej, są tereny opanowane przez partyzantkę ukraińską. Aż się prosiło wykorzystać to jako element zaczepny, zrobić tam desant i zamieszać na tyłach armii rosyjskiej, przeciąć ich drogi zaopatrzeniowe, coś z tym zrobić. To jest manewr na froncie. Ja nie jestem wybitnym ekspertem od taktyki wojskowej. Wojskowi wiedzą lepiej, jak to się robi, jak to można ocenić, ale z tego, co czytałem, z tych analiz wynika, że tego Ukraińcom zabrakło. Trochę brakuje im tej kozackiej fantazji. A tak a propos, oddziały kozackie mają Rosjanie, a tak naprawdę kozacy to są głównie Ukraińcy. Nie rozumiem dlatego, dlaczego sami nie stworzyli takich oddziałów. No, ogólnie rzecz biorąc wygląda dość pesymistycznie, natomiast nie sądzę, żeby Ukraińcy zdołali dokonać przełomu tam w rejonie obwodu chersońskiego. Może na to być za późno, ponieważ ponieśli zbyt duże straty,
No, ale może się mylę, może wszystkiego nie wiemy, może mają jakieś rezerwy, które pozwolą im odzyskać inicjatywę na froncie. I druga rzecz to jest taka, że jest kwestia tak zwanego ducha w narodzie. Obserwujemy, że Ukraińcy tracą ducha. No, niestety zachowanie prezydenta Zełenskiego na to wskazuje, bo to, jeżeli człowiek klnie, a klnął, to znaczy, że się denerwuje. Po prostu nie radzi sobie z rzeczywistością. Jest to objaw bardzo niebezpieczny u przywódcy. Można się tylko domyśleć, co się dzieje na jego zapleczu, jak wyglądają rozmowy z jego doradcami, z jego podwładnymi, no, z wojskowymi i tak dalej. Tam jest nerwowość. Tam jest po prostu no, coś naprawdę złego. Ukraińcy potrzebują odzyskać ducha. Być może to, co zaoferowała im w dniu dzisiejszym Unia Europejska, to będzie coś na miarę porwania tego narodu, że do zrywu. No, to jest coś, co bardzo im jest potrzebne. Perspektywa przyłączenia się do Unii Europejskiej, do Zachodu, to jest coś, co było im potrzebne, przynajmniej znacznej części Ukraińców, bo nie wszystkim oczywiście, bo poparcie w tym zakresie jest różne. Nie możemy zapomnieć też o tym, że znaczna część społeczeństwa ukraińskiego to są etniczni Rosjanie i ludzie używający na co dzień języka rosyjskiego. To są rzeczy, które też trzeba brać pod uwagę. Jest tam mocna piąta kolumna. Są sukcesy oczywiście kontrwywiadu ukraińskiego. Schwytano około 400, w tym roku tylko około 400 agentów rosyjskich. No, to są ludzie, to są obywatele ukraińscy. To nie są przerzuceni agenci. To są obywatele ukraińscy, którzy pracowali cały czas na rzecz armii rosyjskiej, na rzecz Rosji. No, oczywiście w kryminologii używa się pojęcia ciemna liczba. Zakłada się, że ta ciemna liczba to jest około 90%, więc trzeba przyjąć, że dla jednego złapanego agenta jest 9 innych, którzy nie są jeszcze złapani. To nie jest też dobry prognostyk na przyszłość. Ukraina musi się z tym uporać. To po prostu inaczej nie będzie. To a propos tego, co pan powiedział na końcu, bo ja teraz będę chciał pewne kwestie uszczegółowić, ale no, ja akurat miałem przyjemność rozmawiać z kilkoma żołnierzami, którzy powtarzali, że właśnie dla nich największym szokiem jest fakt, że cały czas spotykają ludzi, którzy absolutnie mówią wprost, że oczekują tego ruskiego miru, że mimo, że często no, są na okupowanym terenie albo terenie zdobywanym przez Ukraińców, to oni cały czas czekają na Rosjan. Musimy mieć tego świadomość. Ale tak jak powiedziałem, trochę chciałbym uszczegółowić to, co pan pułkownik powiedział, bo kilka rzeczy mnie bardzo zainteresowało. I jedna z takich pierwszych rzeczy to jest kwestia prezydenta Ukrainy, który no, przeklnął, tak jak pan wspomniał w ostatnim wywiadzie dla amerykańskiej telewizji, co jest tym bardziej szokujące, to jest aktor, więc człowiek przygotowany, no, do wystąpień, ale tak się zastanawiam, bo obserwowaliśmy początek wojny, kiedy to wszyscy praktycznie eksperci chwalili Ukraińców za sposób walki, za umiejętność ochrony tego podstawowego żołnierza, za umiejętność, no, umiejętności tego, żeby jak najmniej ofiar jednak w walkach mieć. No teraz wszystko wskazuje na to, że tych ofiar było tysiące, dziesiątki tysięcy. Czy to nie jest czasem tak, bo wiemy, że są tarcia pomiędzy generałem Załużnym a prezydentem Zełenskim. Takie dochodzą do nas informacje, może powiedzenie, że wiemy, to byłoby za dużo, ale takie informacje do nas dochodzą. Czy z pana perspektywy to nie jest tak, że widzimy po prostu po raz kolejny, że to politycy zaczynają wchodzić z butami do armii i to mogło być też problemy tej ofensywy, że ona była przeprowadzona tak, jak chcieli tego politycy, bo ona miała się podobać na Zachodzie, a nie do końca być skuteczna, jak się później okazało, na samym froncie? No, z całą pewnością. No, trzeba widzieć Ukrainę w kontekście globalnym. No, trzeba też powiedzieć, że są zmiany w układzie sił wokół Ukrainy. No, nie wszyscy, tak jak na początku, stali murem za Ukrainą, teraz też będą stali. Oczywiście wszyscy obawiają się wyborów amerykańskich.
Ja nie jestem zdania, że to coś zmieni. Uważam, że Republikanie, jeśli wygrają te wybory, a raczej wszystko wskazuje na to, że wygrają, będą kontynuowali wsparcie dla Ukrainy. Różne rzeczy mówi się w kampanii wyborczej. Mieliśmy ostatnio w Polsce też kampanię wyborczą. Mówiono najprzeróżniejsze rzeczy, a w tej chwili już krótko po wyborach okazuje się, że to troszeczkę inaczej będzie wyglądało. Tak samo jest i w Stanach Zjednoczonych, może jeszcze bardziej. Także to wsparcie będzie. Poza tym to jest zbyt ważna sprawa dla Zachodu, żeby mieć Ukrainę w swoim szeregu. To jest sprawa strategiczna. Utrata Ukrainy w dzisiejszych warunkach byłaby to katastrofa. Więc to nie sądzę, żeby nawet takie sceptyczne państwa jak Niemcy czy Holandia ustąpiły w tym momencie i zgodziły się na jakąś koncesję. Oczywiście są prowadzone rozmowy. Cały czas Amerykanie prowadzą rozmowy z Rosjanami. Niemcy próbują oczywiście, natomiast rzeczywistość jest taka, że głównym rozgrywającym jest Waszyngton, nie tam żaden Berlin czy tam Paryż. To wszystko zależy od Amerykanów. I Amerykanie, jeśli będą uważali, że trzeba dojść do jakiegoś rozejmu z Rosjanami, to taki rozejm będzie miał miejsce, no bo powiedzmy sobie szczerze, bez pomocy amerykańskiej armia ukraińska nie da rady. Po prostu nie będzie w stanie kontynuować. Jeśli Amerykanie przestaną pomagać, to i Europa przestanie, bo to nie będzie miało sensu. Więc Amerykanie będą pomagali, ale będą wymagali. Zgodnie z amerykańską dewizą, że I give, I want. Czyli daje się, ale też oczekuje się coś w zamian. I jakieś porozumienie z Rosją wydaje mi się, że jest już na horyzoncie. Znaczy, nie sądzę, żeby to nastąpiło w miarę szybko, ale przypuszczam, bo Rosjanie oczywiście będą liczyli na sukces swojej ofensywy zimowej, ale należy założyć, że jeżeli nie będzie tego sukcesu, to będą bardziej skłonni, żeby się dogadać. Więc, ale trzeba też widzieć, że na razie stanowiska obu stron są bardzo, bardzo odległe, ponieważ Ukraińcy domagają się powrotu do granic uznanych międzynarodowo, czyli sprzed 2014 roku. Natomiast Rosjanie chcą po prostu akceptacji ich zdobyczy terytorialnych na terenie Ukrainy, czyli uznania, że 20% terytoriów ukraińskiego, co Ukraina straciła, to jest ich. No więc to jest trudne, żeby dogadać się. Natomiast jest możliwe. Po prostu wydaje mi się, że Ukraińcy mają gorące głowy. Znani są. Polacy znamy ich świetnie, to trzeba powiedzieć. I mają swoje zalety, mają swoje wady. No to do jednych wad ukraińskich to jest to kozaczenie. Oni mają zwyczaju widzieć rzeczywistość, powiedzmy, bardziej optymistycznie, niż ona rzeczywiście wygląda. I druga sprawa to jest kwestia pewna gwałtowność w swoich myślach i działaniach. Natomiast trzeba przyjąć taktykę chińską w większym stopniu. Chińczycy stracili 2 miliony kilometrów kwadratowych na rzecz Rosji na podstawie niesprawiedliwych traktatów. Po wojnie bokserskiej, tak zwanej opiumowych wojnach. Nie, Rosjanie to wykorzystali, aczkolwiek nie uczestniczyli w walkach, ale po prostu zagarnęli swoim zwyczajem ogromne połacie terytorium chińskiego. Chińczycy nigdy z tego nie zrezygnowali. Nadal uważają, że to są terytoria chińskie. Granica rosyjsko-chińska jest granicą tymczasową. Ale nie robią nic, żeby to są gwałtowne, to odzyskać wiedzą, że to wpadnie w ich ręce wcześniej czy później, tak jak z Hongkongiem się stało. Dostaną to, co im się należy. Tylko wystarczy czekać, po prostu czekać. Stosowny moment nastąpi. To samo może być z Ukrainą. Trzeba to po prostu im podpowiedzieć, że wszelkie straty terytorialne Ukraina nie musi akceptować. To może być tymczasowe rozwiązanie dla Ukrainy. Rosja może myśleć, co chce. Dopóki jest potężna, dopóty będą oczywiście w to wierzyli, ale potęga Rosji w jakimś momencie się skończy. Rosja jest chorym państwem, jest państwem, które nie ma dobrych perspektyw przed sobą i trzeba na to patrzeć z perspektywy historycznej. Może Zełenski nie odzyska tych terytoriów, bo nie ma szans na to, żeby Ukraina pokonała Rosję w tej wojnie.
tak to też nie ma szans na to, żeby Rosja pokonała Ukrainę, więc to sytuacja jest taka, że obie strony muszą sobie to uzmysłowić, że ta wojna się nie skończy sukcesem żadnej ze stron. Więc to, jest to droga do jakiegoś rozejmu. Taki rozejm może trwać, może być rozejmem podobnym do rozejmu między państwami koreańskimi. Nic nie stoi na przeszkodzie. Wielu polityków o tym mówi, że ten model rozwiązania jest modelem, który mógł być zastosowany w tym przypadku. Ponieważ taka trwająca wojna, pełnoskalowa, powoduje gigantyczne straty po obu stronach. No, dla Ukraińców te straty są o wiele bardziej bolesne, ponieważ ich zasoby są kilkakrotnie mniejsze od zasobów Rosji. Rosja jeszcze nie użyła w tej wojnie w pełni swoich zbrojni przecież. No, to jest sytuacja taka, że cała armia ukraińska i rezerwy uczestniczą w wojnie, a w przypadku Rosji nawet część tej armii uczestniczy, więc to też pokazuje, że są jakieś ograniczenia. Rosja ma ogromne zaplecze przemysłowe. Zwiększyli kilkakrotnie, właśnie 300% zwiększyli produkcję czołgów. Zwiększyli ogromnie produkcję amunicji. Będą produkowali blisko 2 miliony sztuk amunicji w przyszłym roku. Europa nie jest w stanie miliona wyprodukować. No po prostu rzeczywistość jest taka, że szanse Ukrainy w tej konfrontacji nie wyglądają optymistycznie. Z drugiej strony to pokazuje też, że i Europa wygląda marnie w tej konfrontacji. Więc musimy się wziąć za obronę. Po prostu wszystkie państwa europejskie muszą się wziąć za obronę i ze sobą bardzo blisko współpracować. Ponieważ jest takie stare przysłowie, że jeżeli nie będziemy się trzymali razem, to będziemy wisieli, ale każdy osobno. Więc to jest sytuacja taka, że nie możemy dać się podzielić, nie możemy, no, trzeba schować ambicje pewne w Europie. Oczywiście ja mówię o niektórych politykach, w tym polskich politykach, którzy różne bzdury i głupoty opowiadają o armii europejskiej, o innych tego typu rzeczach. Armia europejska jest potrzebna, dlatego że to jest sposób na to, żeby zdopingować państwa europejskie do zwiększonego wysiłku obronnego. Jest to kolosalny problem dla wielu państw. No, trzeba wystarczy wspomnieć, że Wielka Brytania redukuje swoje wojska lądowe, mimo tego, co obserwuje w czasie wojny między Ukrainą a Rosją. Są krytykowani wewnątrz Wielkiej Brytanii za to, co robią, ale zrobią, bo nie mają pieniędzy po prostu. No. Niemcy opowiadają, że będą wydawali dużo pieniędzy na swoją armię, ale nic nie zrobili. Ta armia nadal jest taka, jaka była, zdaje się, 180 tysięcy czy coś mają w tej chwili. No. Francja ma potężną armię, ale ta armia, to jest siła francuska, to są głównie siły strategiczne, mają potężną marynarkę, mają lotnictwo, natomiast wojska lądowe wyglądają marnie, więc to, co tam opowiadał Błaszczak ze swoją typową fanfaronadą, że będzie mieli 300-tysięczną armię, no może nawet nie 300-tysięczną, ale nawet 250-tysięczna armia, to nadal będzie największa armia lądowa w Europie, ponieważ inni jakoś nie sposobią się do tego, żeby to zrobić. Być może decyzje wspólne, jeśli się przymusi poszczególne państwa, to da jakiś efekt, że Europa zacznie się wspólnie bronić, będzie rozbudowywać swoje siły zbrojne. No tak, taka dygresja na kanwie tego, co się dzieje obecnie na Ukrainie. Więc Chińczycy mówią, że słowo kryzys ma dwa znaczenia. Pierwsze to, że jest to problem, a drugi, że jest szansa. Więc to, co jest problemem dzisiaj w przypadku Rosji, że Rosja jest dla nas problemem, jest szansą dla nas, żebyśmy znaleźli jakieś rozwiązania, wspólne rozwiązania, żebyśmy sobie dali z tym radę. No na pewno ta wojna jest też dobrą szansą na to, żeby wyciągnąć wnioski z tego, co w teorii się przez lata opowiadało, a teraz widzimy pewne rozwiązania w praktyce. Dwa pytania jeszcze będę miał w związku z ofensywą, nieudaną ofensywą ukraińską. Pierwsze chciałem pana zapytać, bo myślę, że no, jest pan osobą absolutnie, która będzie miała wiedzę na ten temat, o taką opinię na temat pana Budanowa, bo to jest osoba, która w Polsce jest mało znana, a na Ukrainie uchodzi jednak za, no, myślę, że postać numer dwa, jeśli chodzi o ukraińskie wojsko. To jest szef wywiadu
tamtejszego wojskowego. Człowiek, który też buduje swoją legendę wokół tego, że zawsze jest z żołnierzami na wszystkich najważniejszych misjach. To jest człowiek, który występuje, no, pokazuje swoją twarz przy tych największych sukcesach. Ja chciałem zapytać o pana Budanowa też z tego względu, żeby trochę szerzej o tym opowiedzieć, czy przy okazji wojny na Ukrainie, takiej wojny jak my ją znamy, jak ją obserwujemy, też mamy do czynienia z wojną wywiadów, bo to chyba jest też element wojny, o którym się trochę zapomina w takich programach jak nasze, opowiadające o tym, co dzieje się na froncie, jak poruszają się czołgi, a musimy też pamiętać, że wojna składa się chociażby z tej wojny wywiadów. Oczywiście, więc wojna to jest wojna wywiadów. To jest oczywistość, jak Klaszek powiedział. Pan generał Budanow jest postacią symboliczną, zresztą w dużym stopniu postacią zbudowaną medialnie, ponieważ on funkcjonuje w mediach, co jest niezwykłe dla szefa wywiadu. Po prostu szef wywiadu jest zazwyczaj postacią, która gdzieś tam w cieniu kieruje operacjami. Budanow jest postacią medialną. Był kandydatem publicznie zgłoszonym na ministra obrony narodowej. No to trochę przesady, bo on, jeśli chodzi o doświadczenie w kierowaniu wojskiem, no to ma takie polowe. No, uczestniczył w walkach, był ranny kilkakrotnie, dowodził niewielkimi w sumie oddziałami wojskowymi. To, co się zarzuca Załużnemu, który jest ogromnie doświadczonym generałem, to jest to, że on nie radzi sobie z dowodzeniem wielkimi zgrupowaniami wojskowymi. A co dopiero byłoby z Budanowem? No to po prostu Budanow no, nie do takich spraw jest predestynowany, chociaż w sytuacji kryzysu no, różne rzeczy mogą się tam wydarzyć. Ukraińcy mają rezerwy, mają wybitnych generałów. Dmitrij, generał Dmitrij Marczenko na przykład, nazywany Marcello przez Ukraińców, albo wujek Dima. Jest to postać legendarna, wybitny generał. Nie wiem, czy nie lepszy byłby od Załużnego. Jest to generał, który wsławił się obroną lotniska w Doniecku. Jest to sprawa, która dla Ukraińców ma znaczenie no, podstawowe. No, po prostu to byli cyborgi, którzy bronili, a dowodził nim właśnie Marczenko. Druga sprawa, Marczenko tutaj po rozpoczęciu wojny z Rosją wsławił się odrzuceniem wojsk rosyjskich spod Mikołajowa, którzy już szli zdobywać Odessę, a Marczenko w sumie niewielkimi siłami zbrojnymi dał radę, no, obronił, stworzył podstawę do wyzwolenia Chersonia. Jest to generał, który ma sukcesy. Napoleon, kiedy pytano go, którego generała zrobić dowódcą, to dla niego podstawowym kryterium było to, czy ma szczęście. No, Marczenko jest takim generałem, który ma szczęście. Który gdzie nie pójdzie, co nie zrobi, zawsze mu to wychodzi. Załużnym jest inaczej. To po prostu jest to ciężko pracujący stratek. Wracając do Budanowa. Trzeba też widzieć jedną rzecz, że troszeczkę inaczej wygląda sytuacja w Polsce, inaczej na Ukrainie. Wywiad ukraiński jest to potężna instytucja posiadająca własne siły zbrojne. Zarówno jeśli chodzi o wojska lądowe, jak i morskie. No, wywiad wojskowy, Budanow jest szefem wywiadu wojskowego, prowadzi operacje morskie z tymi dronami przeciwko okrętom rosyjskim. No, oczywiście jest mu o tyle łatwiej, że prawdopodobnie przy wywiadzie wojskowym jest też komórka łącznikowa wywiadu amerykańskiego, który dysponuje zobrazowaniem satelitarnym, które jest niezwykle ważne w przypadku planowania jakichkolwiek operacji wojskowych. Ma ta ścieżka dotarcia z informacją do niego jest najbliższa. On oczywiście ma obowiązek przekazywać te informacje również dowódcom wojskowym. To jest sprawa zasadnicza. Rozpoznanie w czasie wojny ma kluczowe znaczenie. Więc on się wsławił również różnymi operacjami na terenie Rosji, dywersyjnymi operacjami. Pożary, które tam Rosjanie identyfikowali jako przypadkowe albo tam zaproszenie ognia, no to były dzieła Budanowa.
ataki dronów, które są realizowane. Te drony nie mają takiego zasięgu, żeby dolecieć z Ukrainy. One były uruchamiane na terenie Rosji, gdzieś tam w kompleksach leśnych czy w jakimś innym miejscu. Były nakierowywane na obiekty, na lotniska na pograniczu z Łotwą, na pograniczu z Estonią. No to są ogromne odległości w stosunku do Ukrainy, więc tam gdzieś na miejscu były jakieś grupy dywersyjne. Prowadzą te działania dywersyjne. No, wspomnieliśmy o tym, że Rosjanie mają potężną piątą kolumnę na Ukrainie. To trzeba to oczywiście wkalkulowywać w tę sytuację. Ale Ukraińcy też mają swoich obywateli, czy Ukraińców, którzy są wierni Ukrainie. To jest blisko 5-milionowa mniejszość na terenie Rosji. Ludzi, którzy są związani z Ukrainą całym sercem i duszą. Więc to też Rosjanie muszą wkalkulowywać również. Te narody żyły ze sobą przez dziesiątki lat. Tych więzów rodzinnych jest też mnóstwo. No to są rzeczy, które są ważne, jeśli się rozpoznaje tę sytuację. Wywiad ukraiński oczywiście wykorzystuje ten potencjał, który ma. W warunkach pokojowych no, nie robi się tych rzeczy. No, myśmy jako wywiad polski mieli absolutny zakaz wykorzystywania Polonii za granicą do naszych operacji. Natomiast w warunkach, jak jest wojna, no, już się ma na gardę, no to robi się inne rzeczy też. Więc wywiad ukraiński też rzeczy robi. No, na razie Budanow nie wygląda mi na to, żeby miał jakieś większe ambicje polityczne. No, tych, którzy by chcieli tam wejść w buty Zełenskiego i powiedzmy przejąć kierowanie Ukrainą jest znacznie więcej i niektórzy mogą mieć więcej szans, jak na przykład Arestowicz, Aleksiej Arestowicz, który przecież był podwładnym Budanowa. No, jest to oficer major wywiadu ukraińskiego, więc on ma ambicje, no nie mówiąc o Poroszence, bo tam tradycyjnie Poroszenko ma wielkie ambicje polityczne, nigdy z nich nie zrezygnował i robi wszystko i robi dobrze. To trzeba przyznać, może Poroszenko w przeciwieństwie do wielu innych oligarchów zachowuje się bardzo przyzwoicie. Znaczną część swojego majątku przeznaczył na doposażenie armii ukraińskiej, stworzył, wyposażył własne oddziały i tak dalej. To jest coś, co bardzo mu się chwali. Jest zdecydowany za proeuropejskim, prozachodnim kierunkiem polityki ukraińskiej, więc jest mocnym kandydatem na powrót na stanowisko prezydenta po Zełenskim. Być może taka przerwa Zełenskiemu by się przydała, bo wydaje mi się, że te dwa lata wojny z Rosją to tak jak dla innego 10 lat czy więcej nawet. To strasznie ciężka praca, którą wykonał. Też z wielkimi sukcesami, bo trzeba też powiedzieć, że tak naprawdę, kiedy myślimy o Ukrainie, to myślimy natychmiast o Zełenskim. To jest taki, no, taki zbitek myślowy. No, jest to człowiek, który symbolizuje Ukrainę. Jest to coś, co mu się udało nieprawdopodobnie po prostu. To stał się postacią pierwszoplanową generalnie w świecie. Także tu szukałbym raczej osób, które by mogły odegrać jakąś rolę polityczną. No, mówi się o Załużnym, że być może ten wywiad był taki, żeby dać pretekst, żeby go zwolnić z tego stanowiska dowódcy i wtedy on zdejmie mundur i będzie prowadził inną działalność, na przykład polityczną, żeby objąć stanowisko prezydenta. Nie wiadomo, po prostu aż takiej wiedzy znam się w głowach kołace różnym wybitnym przedstawicielom narodu ukraińskiego nie mamy, ale trzymamy kciuki, żeby się wszystko powiodła. Tym bardziej, że dzisiaj mają szczęśliwy dzień, ponieważ tak naprawdę wrota do Unii zostały otwarte. No te sygnały, które dzisiaj z Unii Europejskiej poszły, naprawdę odbiły się szerokim echem. Ja zdążyłem po swojej pracy jeszcze przejrzeć ukraińskie media i to jest temat absolutnie numer jeden dzisiejszego dnia. I już tak kończąc naszą dyskusję, trochę chciałem odbić się od Ukrainy, ale skupić się na Rosji. To już to jest też dosyć ważna kwestia odnośnie tej ofensywy i pytanie do pana też z doświadczenia. Rosjanie od początku tej, jak to oni określają, wojskowej operacji specjalnej, bo przecież tam zakazane jest używanie określenia wojna, mówili, że walczą z Zachodem. Czy fiasko tej kontrofensywy to nie jest przypadkiem
też pewnego rodzaju paliwo dla propagandy rosyjskiej, która teraz będzie mówiła już nie tylko o tym, że Ukraina nie radzi sobie, że Ukraina przegrywa, że te warunki operacji specjalnej są spełniane, ale też przy okazji pojawi się taka narracja, która już wcześniej lekko występowała, a teraz właśnie może dostać swojego paliwa, czyli taki przekaz do Rosjan. My wygraliśmy nie z Ukrainą, bo Ukraina tutaj nie była ważna. My wygraliśmy z NATO. Wygraliśmy ze sprzętem natowskim, z taktyką natowską, a więc jesteśmy silni. Taka propaganda wewnętrzna. No, oczywiście oni od początku tak mówią. To nie ulega wątpliwości. Mówiąc po prawdzie, to tak naprawdę to przecież cała ta afera, operacja specjalna, jak oni nazywają, no bo nie mogą dwa bratnie narody prowadzić wojny. To jest oczywiste, że Ukraińcy to są zdemoralizowani Rosjanie, czy tam powiedzmy bracia ich. W każdym razie musimy sięgnąć pamięcią do roku 2021, do grudnia tego roku. Wtedy Putin przedstawił ultimatum. Ultimatum z żądaniem cofnięcia się NATO do granic z 97 roku. I to jest dla Rosjan nadal kierunek strategiczny. Oni też z tego nie chcą zrezygnować. Oni uważają, że to jest podstawowy interes dla Rosji, że ze względu bezpieczeństwa, że odepchnąć NATO od swoich granic, stworzyć strefę buforową, taką szarą strefę, do której będą należały te państwa, które wstąpiły do NATO. Czyli Polska i inne państwa razem z Polską, ostatnio też i Finlandia, oczywiście kraje bałtyckie też jak najbardziej. To jest ich idea fix. Oni dążą do tego cały czas. Natomiast na drodze do zbudowania tego, do wymuszenia na Zachodzie, stanął prezydent Biden, który w sposób kategoryczny, ku zaskoczeniu wielu, w tej liczbie i mojego zaskoczenia, ja się nie spodziewałem po nim tak wielkiej siły i determinacji, odrzucił całkowicie te żądania rosyjskie. Ultimatum, bo Rosjanie nazywają to ultimatum, że nie będzie tego, czego oczekują Rosjanie. NATO się nie cofnie, wręcz przeciwnie. NATO będzie wzmacniało swoje siły, żeby przeciwstawić się Rosji. Oczywiście jest kwestia Ukrainy i ewentualnych sukcesów rosyjskich. Do dziś dnia ich nie ma. To nie jest tak do końca, że skoro ofensywa się Ukraińcom do końca nie udała, to oznacza, że Rosjanie wygrali. Oczywiście Rosjanie powstrzymali ofensywę ukraińską, a nie znaczy wcale, że odnieśli jakieś sukcesy. No, popatrzmy na Andriiwkę, która jest przedmieściem Doniecka. Ludzie się zastanawiają, eksperci, dziennikarze w Polsce, o co chodzi z tą Andriiwką. O to właśnie chodzi, że z Andriiwki się strzela na krótki dystans przeciwko Donieckowi. To jest dla Rosjan nie do zaakceptowania. Oni będą trawę gryźli, ziemię gryźli, żeby tylko tę Andriiwkę zdobyć i odepchnąć Ukraińców, żeby nie zagrażali Doniecku. A Ukraińcy nie opopuszczą tam. No, oczywiście cała ta afera, ta wojna w rejonie Bachmutu, która pochłonęła, no, mówi się o 50 do 70 tysięcy istnień ludzkich, po stronie rosyjskiej była to w znacznym mierze, byli to więźniowie, którzy przywdziali mundury wojskowe, ale to nie zmienia postaci rzeczy. To jest hekatomba porównywana tylko z bitwami w czasie I wojny światowej, co tak naprawdę nie wiadomo, czemu to miało służyć. Teraz trwają tam nadal przecież walki, bo Ukraińcy tam prowadzą kontrofensywę i nawet mają jakieś sukcesy w tej kontrofensywie. Natomiast Andriiwka to jest dla Rosjan być albo nie być. No to tam muszą ją zdobyć. Inaczej to praktycznie rzecz biorąc będą cały czas sytuacja taka, jak była. A Ukraińcy nie mogą odpuścić Andriiwki, ponieważ dzięki temu negocjują lepsze warunki rozejmu domu. To jest tak już w tej chwili. No tak na marginesie, od początku Ukraińcy tej swojej kontrofensywy zdobyli około 300 kilometrów kwadratowych powierzchni. Natomiast Rosjanie w toku różnych potyczek zdobyli 500 kilometrów kwadratowych, czyli więcej. Oczywiście są to
ilości w przypadku działań frontowych niewielkie, praktycznie bez znaczenia. Więc jeśli chodzi o sprawę rosyjską i stosunku do NATO, to jest w jakimś sensie prawda. Rosjanom chodzi o NATO. Pokonanie Ukrainy to byłoby pokonanie NATO. Z naszego punktu widzenia nie możemy dopuścić do tego, żeby Rosja pokonała Ukrainę. Bo dla nas to też jest być albo nie być. Zwłaszcza dla Polski. Roszczenia terytorialne rosyjskie w stosunku do ziem polskich sięgają przecież Łodzi. To cały ten obszar, oni uważają, że to są ziemie rosyjskie, ponieważ kiedyś były rosyjskie, to są rosyjskie. No, tym sposobem tu możemy powiedzieć, że Smoleńsk pod Moskwą niedaleko, to też są ziemie polskie, tam stoi zamek, który został ufundowany przez polskiego króla i nadal jest na szczęście w dobrym stanie, więc kłuje to w oczy Moskali mocno. No a przez chwilę to i na Kremlu byliśmy, także jakby iść tą drogą rosyjską, to moglibyśmy o tym również opowiadać. Na tym postawmy kropkę, bo oczywiście będzie bardzo dużo kwestii do opowiedzenia i pana pułkownika oczywiście będziemy niejednokrotnie, mam nadzieję, zapraszać do naszego kanału w kolejnych wydarzeniach, szczególnie właśnie, myślę, to do państwa też pytanie naszych oglądających, jakie tematy powinniśmy uszczegółowić. Ja osobiście bardzo mocno, nie ukrywam, jestem zainteresowany kwestią właśnie partyzantki tego wywiadu, zdobywanie informacji, więc myślę, że przy kolejnej rozmowie również o tym porozmawiamy. Pan pułkownik Andrzej Drlatka, moim państwa gościem. Panie pułkowniku, bardzo serdecznie panu dziękuję. Ja również dziękuję. Miło, miło. Ja również dziękuję państwu za uwagę. Kłaniam się nisko. Marcin Jędrowski. Do zobaczenia, do usłyszenia.